Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym magu po raz kolejny. Za wiele tutaj raczej nie zrobimy, bo wczoraj już klikaliśmy lochy i kto nie widział, ten może sobie obejrzeć odcinek, gdzie udokumentowywaliśmy to, że wbijamy 300 poziom właśnie na tym magu. Także wczoraj był taki odcinek z klikanka loszków i tak dalej, natomiast dzisiaj będzie odcinek bardziej informacyjny, dlatego że wiemy już, jakie eventy będą w ten weekend. Będzie to taki event łączony, tak jak myślałem, na zakończenie lata, ale do tego zaraz przejdziemy. Myślę, że na tym magu może jeszcze ewentualnie jakieś loszki jesteśmy w stanie kliknąć. No jak wiecie, wczoraj mieliśmy chyba 302 level, kończyliśmy odcinek. Dzisiaj już mamy 305, dlatego że odblokowało nam się piekło. Pierwszych dwóch w piekle to są magowie, więc dość szybko padli. No i tutaj w tym cyrku jeszcze coś tam kliknąłem, jakieś tam tornadko, więc trochę tych leveli weszło. No ale może dzisiaj uda nam się jeszcze jakieś tam coś pocisnąć, powiedzmy, nie? Jeszcze jakichś przeciwników pokonać, zobaczymy jak to wyjdzie. Okej, na wstępie, zanim jednak do tego przejdziemy, to standardowo zostawcie kciuka w górę, teraz zjeżdżacie na dół, zostawiacie tego kciuczka, będzie mi bardzo, bardzo miło, subskrypcja z dzwoneczkiem, no i już możecie wbijać na Twitcha i na Discorda dla widzów, linki są przy piątym komentarzu oraz opisie. I tak naprawdę tyle, tak jak mówię, zaraz tu przejdę, bo już jest informacja na forum, tym razem hiszpańskim, dlatego że na hiszpańskim była ona wcześniej, aniżeli tam na innych forach, więc na hiszpańskim sobie po prostu włączę tą informację dla was i powiem wam, co dokładnie będzie się działo. Ale zanim do tego przejdziemy, jak widzicie, nie mam tu za wiele miejsca niestety, ale mimo wszystko może i tak uda nam się jeszcze jakieś loszki tutaj pocisnąć. Zaczniemy od tego cyrku grozy. Tu jest niestety wojownik, tutaj natomiast też jest wojownik, więc raczej już no ten cyrk będzie prostszy, nie? Raczej w tej strefie mroku wygląda to tak, że lepiej zanim napoczniemy kolejny loch, to zamknąć ten poprzedni, no chyba że mieliśmy taką sytuację, jak ja miałem dzisiaj rano, gdzie tutaj był właśnie ten wojownik, a tam w tym piekle było dwóch magów, no to wiadomo, że tych magów tam wydaliśmy na nich, nie wiem, może z 50 grzybów maksymalnie i ci magowie padli. Zobaczmy, czy ten bronek nam padnie. W teorii powinien, między innymi będzie oczywiście weekend epicki, w ten, na to zakończenie wakacje od piątku do niedzieli, więc oczywiście tutaj spróbujemy się przebrać, zobaczymy, może dalej nam się uda jakieś loszki pocisnąć, no ale wiadomo, że dobrze by było wejść w ten weekend epicki z jak najwyższym poziomem, żeby właśnie, no wiadomo, jak najlepszą broń na ten level znaleźć i tak dalej, i tak dalej. Już powoli się tutaj zbliżamy na tym magu do, można powiedzieć, końca takiego szybkiego progresu. W tym momencie już tak naprawdę czeka nas tutaj zamknięcie tego cyrku, zamknięcie piekła, to nam da tam około 320 level standardowo, no i niestety, bo niestety już troszeczkę to zwolni, już będziemy te levele wolniej wbijać, już wolniej ci przeciwnicy będą padać, no ale mimo wszystko i tak jeszcze do tego, powiedzmy, tam 350-60 w miarę to będzie szło, nie? Mimo wszystko fajnie by to już było zrobić na tym weekendzie epickim, żeby już mieć to z głowy. Może to nie być wcale takie proste, wydaje mi się, że jednak będziemy mieć problemy, żeby zamknąć te tutaj dwa lochy, no ale mimo wszystko zobaczymy. Okej, pierwszy nam padł, mamy jakieś buciki dość słabe, więc dobrze by było je rozmontować, ale niestety nie mam już totalnie miejsca, no ale trudno, lecimy dalej, zobaczymy, czy nam ten padnie. To jest zwiadowca, więc w sumie tego zwiadowcę może i też byśmy mogli ubić. Jeżeli jego ubijemy, to wbijemy 306 level, także też spoko opcja, wydaje mi się. No i polecimy sobie dalej. Później 9 to jest chyba mag, natomiast 10 to jest wojownik, tak mi się wydaje, ale pamięci dobrej do przeciwników niestety nie mam, jeżeli chodzi o te lochy, więc nie jestem tutaj pewien, no ale zobaczymy, czy w ogóle tego zwiadowcę uda nam się pokonać. W teorii powinniśmy, no bo zwiadowca jest jednak dość prosty, tam było 1 200 000 swoją drogą HP, także no nie za dużo, ale no zobaczymy. 306 level już by był wtedy, już fajnie to zaczyna wyglądać, fajnie ten bug, można powiedzieć, jeżeli chodzi levelowo, już tak bardzo nie odstaje od reszty i tak dalej, więc to można powiedzieć, że mi się podoba. Aha, jeszcze jedna ciekawa rzecz, udało mi się dzisiaj pierwszy raz odebrać nagrodę za ten letni event, dobra, pokonany na szczęście. Co mi tu poleciało? Coś na zręczność i zobaczmy, jak to wygląda. Plus 75, dobra, to bierzemy. Runkę musimy zamienić niestety, więc to nie to, to. To sobie zamieniamy, tutaj sobie robimy miejsce na klejnot, tu sobie robimy odzysk klejnotu, cyk, no i dobra, i lecimy dalej. Kogo my teraz mamy? Dokładnie, Madame Mystique, no i właśnie, to jest to, o czym mówiłem, że ona dosłownie za jednego grzyba padnie, no bo to jest, tak jak wspominałem, właśnie tutaj mag, nie? No i dobra, i co my chcemy teraz sprzedać? Dobra, sprzedam na razie te rękawice.
i one były trzymane do wiedźmy, no ale jak się nie uda, to trudno. I lecimy teraz tego morderczego Adolfika. To jest wojownik, fajnie by go było również tutaj ubić, no ale zobaczymy. Więc tak jak wspominałem, udało nam się dobić do końca tego eventu letniego na Berserku, póki co, tylko i wyłącznie. Udało nam się zebrać te 300 punktów, no i dostaliśmy tego legendarnego Beryla. Nie jest on w ogóle mocniejszy od zwykłych gemów. Wymieniałem sobie w ten weekend, gdzie był ten event twierdzy, wymieniałem sobie gemy właśnie na Berserku, no i poleciał mi praktycznie identyczny jak i tamte gemiki, więc nie ma czegoś takiego, że on jest tam może troszeczkę mocny, albo mocniejszy, albo coś takiego w porównaniu do zwykłych gemów. Nie, jest to zwykły, duży pomarańczowy klejnot, taki jaki byśmy normalnie wykopali z kopalni. Nie da się już tych punktów dalej zbierać, jeżeli już zebraliśmy te 300, więc no po prostu tak wygląda to zakończenie tego eventu. Także no, czy fajnie, czy nie, no kwestia sporna, można by powiedzieć. Raczej dużo osób może się czuć zawiedzionych, zwłaszcza, że jeżeli nie robicie tych misji typowo grzybowych, czyli na przykład rolowanie sklepu tam 20 razy i tak dalej, to może być tak, że nie uda wam się tych 300 punktów zebrać. Jest na to mała szansa, raczej powinno się każdemu udać, no ale mimo wszystko, jak ktoś ma dużego pecha, no to może tak być. Więc no słabo, nie? Ja osobiście na kontach nie robiłem misji pokroju na przykład 4 razy kupić epicki przedmiot. To była dla mnie misja do zrobienia no ciężka i raczej nie podejmowałem się w ogóle, żeby to zrobić, no bo mijało się to z celem, nie? Jednak nie było sensu, bo wiadomo, w zwykły dzień 4 epiki znaleźć i kupić, no to naprawdę bardzo dużo grzybów na to szło, no ale jakieś tam rolowania sklepów i te inne, no to robiłem i właśnie tak to wyglądało. Dobra, tam była bardzo bliska próba 100, tam chyba 11 tysięcy HP, więc no bardzo malutko, biorąc pod uwagę, że on ma prawie 78 milionów, no ale cóż, wygląda na to, że jeszcze go nie ubijemy. Chyba już się będziemy musieli wstrzymać właśnie do eventu tego epickiego. No i wtedy coś poklikamy i wtedy coś tutaj sobie podziałamy, bo no na ten moment sami zobaczcie, on jest na pewno do zrobienia. Jakbyśmy jeszcze nawet 500 grzybów na niego wydali, to na pewno by padł, no ale chyba nie ma to najmniejszego sensu. Dobra, powiedzmy, że jeszcze do 50. Ja już tutaj dzisiaj tak wszystko zrobiłem na tym koncie, bo już miałem nic nie klikać, ale stwierdziłem, że jak się pojawiła jakaś informacja, no to dlaczego by tego nie zrobić? Więc okej, więc jeszcze tutaj sobie powiedzmy do tych 50 grzybów poklikamy i zobaczymy, a nuż jakaś próba jeszcze szczęśliwa na te ostatki nam się trafi, no a jeżeli nie, no to trudno, to będziemy musieli, tak jak mówiłem, się wstrzymać. Dobra, ostatnia próba, no niestety nie udało się. Okej, to by było na tyle, jeżeli chodzi o tego maga. Tu wam teraz jeszcze zaprezentuję naszego berserka, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ten letni event. No właśnie w ten sposób, tak to wygląda w tym momencie, jak widzicie, mamy 300 na 300 punktów, te wszystkie nagrody, które były po drodze, czyli na Berserku to było 25 milionów golda, 50 milionów golda, tutaj te 100 klepsydr, no i na sam koniec Beryl. No i dla porównania pokażę wam, jakie mam Beryle, tak jak mówię, na ostatnim evencie to zmieniałem, czyli tam w tamten weekend bodajże. Tutaj mam po 1564, tu 1584, jakiś 1532. No tak generalnie można powiedzieć, że taka średnia to 1570 te gemiki, natomiast jeżeli chodzi o gema, który mi poleciał, to wsadziłem go tutaj w buty dla Kunegundy, 1564, taki mi wyleciał właśnie z tych letnich frajdozbiorów, z tego eventu letniego, więc no jak widzicie, nie różni się on od tych, które mi leciały normalnie z kopalni. Także tak to po prostu wygląda, już tu nie można dalej punktów zbierać i tyle, nie? Więc tutaj myślę, że większej filozofii nie ma. Dobra, i teraz na sam koniec jeszcze wam mogę pokazać, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ten evencik. Tutaj mam naszykowane dokładnie, ja to sobie jeszcze też odpalę, poczekajcie. No i dobra, i mamy, to jest tłumaczenie z hiszpańskiego na polski, więc może nie być jakiś super, ale tak. Droga społeczności, od piątku do niedzieli będziemy mieć specjalną weekendową letnią wyprzedaż. Przygotuj się na następujące wydarzenia: dzikie żniwa grzybów, czyli po prostu event grzybowy, więc większa szansa na grzyby z misji i tak dalej, weekend expa, weekend golda, weekend twierdzy, epickie szaleństwo zakupów, czyli po prostu weekend epicki, forge frenzy festival, czyli po prostu forge, no chyba dobrze przeczytałem, czyli po prostu weekend, gdzie dropią nam z misji jeszcze metal i kryształ do kowala i możemy tam zrobić 15 rozmów montowań, wiadomo jak to wygląda, i dni zagubionych, zgaduję, że to są po prostu dusze, to jest po prostu event dusz, tylko tak został przetłumaczony, więc no można powiedzieć, że pełen komplet. Szkoda, że jeszcze nie ma zwierzaczków, bo ja ten event ze zwierzaczkami bardzo lubię, tam możliwość nakarmienia 9 razy w ciągu jednego dnia, to mi się podoba, no ale tego nie ma, ale za to jest, no ta twierdza to jest fajna opcja, no i ten
tutaj te dusze to też jest spoko opcja, zwłaszcza na takim W50. Pamiętaj też, aby odwiedzić handlarza grzybami, aby uzyskać specjalne letnie okazje. No i to powiem Wam szczerze, że nie rozumiem za bardzo, o co chodzi. Chyba po prostu chodzi o to, że jest promocja na grzyby i po prostu zamiast tam za 400 3000 grzybów, to będziemy mogli kupić 3600. Dobrze powiedziałem? Po prostu normalnie mamy, wiadomo, za 400 3000 grzybów, teraz będzie 3600. Chyba to są te specjalne letnie okazje. Nie będę tu zgadywał, no ale tak mi się wydaje, no bo co innego może być u handlarza grzybami. Mamy nowy świat też, to już jest wiadomo od dłuższego czasu. Wychodzi W51 w ten piątek, więc widzicie, że na nim też będą jakieś tam, no takie eventy standardowe jak na start każdego serwera, także w ten piątek jak ktoś chce zacząć od nowa, no to jest okazja, żeby na W51. Ja od razu mówię, że nie będę grał, bo już pod wczorajszym filmem mnie pytaliście o to, nie gram na W51. No i tu jakieś coś tam na Twitchu będzie robione i tutaj jeszcze jakieś właśnie takie dziwne zdanie, chyba źle przetłumaczone: nie przegap legendarnego lochu i prezentów. Możliwe, że po prostu na tym streamie piątkowym będą jakieś leaki pokazane odnośnie legendarnego lochu, no i tutaj giveaway, no to wiadomo, kody na grzybki jak co stream, raczej większość ludzi tam przychodzi właśnie po te giveaway'e głównie, więc tyle, nie? To jeżeli chodzi o te leaky z legendarnego lochu, jak coś tam ciekawego będzie w ten piątek, to Wam też z tego nagram film, no i może jakieś przebieranko na W50 również uskutecznimy w piątek. To by było na tyle, tu jeszcze takie przypomnienie, że ten letni event, za który dostajemy ten beryl, o którym mówiłem, czyli ten legendarny gem, kończy się już w niedzielę, więc w niedzielę będzie można do 23.59 jeszcze zrobić tę misję i odebrać ewentualnie te nagrody. Dobra, to by było na tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę, za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę. Subskrybujcie z dzwoneczkiem, no i możecie jakiś komentarz zostawić, co myślicie na temat tych eventów i generalnie tego wszystkiego. Będzie mi na pewno bardzo miło. Także jeszcze raz dziękuję Wam za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!